Wróżka. Pewien mężczyzna poszedł któregoś dnia do wróżki, ciekawy, co będzie miała do powiedzenia na temat jego przyszłości. Wróżka spojrzała w magiczną kulę i wyraz jej twarzy powiedział mu wszystko. Zginiesz, powiedziała, w tragicznym wypadku autobusowym. Miało się to stać w ciągu najbliższych 2 lub 3 miesięcy, jednak wróżka nie umiała powiedzieć, kiedy dokładnie. Facet wrócił do domu, przygnębiony i mocno zmartwiony, powtarzając sobie, że nigdy tak naprawdę nie wierzył w przepowiadanie przyszłości. Czemu miałby to zrobić teraz? Gdy minęły 2 miesiące, cały czas miał w głowie to, co powiedziała mu wróżka, dzień po dniu. Postanowił zamknąć się w swoim domu, aby nie znajdować się w pobliżu jakiegokolwiek autobusu przez następny miesiąc. Minęły 3 tygodnie i mężczyzna postanowił zejść po schodach ze swojej sypialni do kuchni, aby zrobić sobie trochę kawy. Jego mały synek zostawił na podłodze w kuchni swoje zabawki, jedną z nich był mały autobusik. Facet nadepnął na autobus w chwili, gdy schodził z ostatniego stopnia, poślizgnął się i uderzył głową w poręcz, ginąc na miejscu. Morał tej historii. Jeśli coś ma się wydarzyć, to się wydarzy. Nasze uciekanie przed życiowymi problemami niewiele pomoże. Nie pozwólmy, aby strach czynił z nas gorszych ludzi, niż w rzeczywistości jesteśmy. Czas iść na całego, uwierzyć w siebie i dać światu to, co w nas najlepsze. Więcej opowiadań znajdziesz na kanale Słowa Motywacji.